Cześć, witam was w kolejnym Co słychać w Marvelu. Zanim przejdę do newsów, od razu zaznaczę, że nie będę tutaj omawiał wszystkich spotów, które wyszły do Age of Ultron po ostatnim trailerze, przestałem je oglądać. Wiem, że jest spot, gdzie się bije Hulkbuster, Iron Man z samym Hulkiem. Jest chyba teraz TV spot z War Machine'em. Ogólnie tych TV spotów wyszła cała masa. Po ostatnim trailerze, tym dużym, przestałem je oglądać. Po prostu chcę sobie obejrzeć wszystko w kinie i nie potrzebuję dodatkowo się hypować. Ja na ten film pójdę prawdopodobnie w dniu premiery. Naprawdę nie potrzebuję oglądać większej ilości fragmentów. Mając to z głowy, zabiorę się oczywiście za newsy. Pierwsza rzecz, największa, to chyba trailer Ant-Mana, który pojawił się nie tak dawno temu. To był już drugi duży trailer. Jestem nim oczywiście zachwycony. Sam film, pomysł Ant-Mana jeszcze aż tak do mnie nie przemawia. Jeszcze cały czas nie jestem w stanie powiedzieć, czy to naprawdę wypali. Chociaż wiele osób z Guardiansami tak nie uważało, ale akurat Guardiansów znałem dobrze i Ant-Mana znam dobrze. I znałem humor Guardiansów, natomiast Ant-Man... Problem jest taki, że Ant-Manów było paru i niektóre były bardzo zabawne komiksy, właśnie z Scottem Langiem, który będzie tu głównym bohaterem, ale były też poważniejsze, z Hankiem Pymem, trochę bardziej nazwijmy to pseudonaukowe. Także ciężko mi jeszcze powiedzieć, jaki dokładnie ton obiorą. Ten trailer wskazuje na to, że być może dosyć humorystyczny, co jest dobrym pomysłem jak najbardziej, bo ciężko mi wyobrazić sobie zrobić poważny, napompowany taki film o gościu, który się zmniejsza i kontroluje mrówki. Szczególnie w tym nowym trailerze scena, kiedy pociąg jedzie i spada z torów, przypadła mi do gustu, ale też cały tekst o tym, że Scott Lang musi już porzucić życie złodzieja, nie będzie już włamywał się do różnych miejsc i kradł, na co Michael Douglas, a raczej jego postać właśnie Hank Pym, mówi, że potrzebuje, aby on włamał się do pewnego miejsca i coś ukradł. Także mam nadzieję, że na tym tonie to wszystko będzie działało, będzie to takie może kolejne Guardians of the Galaxy, jeśli chodzi o branie rzeczy na luzie. Gdybyście nie wiedzieli, kim są Ant-Mani, to na pewno zrobię przed premierą filmu, ona jest w lipcu, jeśli się nie mylę, czyli pewnie w czerwcu możecie się spodziewać, postaram się w miarę wcześniej w czerwcu nawet zrobić filmik, kim są, co czytać Ant-Mani i będę tutaj mówił o Hanku Pymie i Scottie Langu, dla informacji tak było ich więcej. Kolejna wiadomość to wypowiedź Kevina Feige'ego o tym, że już wiedzą, jakiego chcą Spidermana, ma to być nastolatek, ponieważ wiele z ich ulubionych historii było powiedziane właśnie w tamtym okresie. Nie mogę się z tym za bardzo sprzeczać, ponieważ jak najbardziej rozumiem tą decyzję. Spider-Man nastolatek będzie niesamowicie kontrastował z całą resztą dotychczasowych postaci w MCU, nawet takim Daredevilem. Obaj będą nosić maski, ale jednak wszystko to są już dorośli ludzie, którzy mają jakieś tam swoje własne życia ustawione. Spider-Man ma być właśnie kompletnie nowy, kompletnie niedoświadczony. I absolutnie rozumiem ten wybór właśnie, jest to kontrast, jest to świeże spojrzenie na superbohatera. Ja niestety wychowałem się na Spider-Manie, który już był żonaty i który był dorosły, miał trochę inne problemy w życiu i najbardziej lubię Petera Parkera jako męża, a w komiksach prawdopodobnie niedługo ojca i nie mogę doczekać się, aż to przeczytam. Natomiast tak jak powiedziałem, nie jest to mój Spider-Man, ale absolutnie rozumiem decyzję. Kolejna informacja wiąże się z Hulkiem i o tym, że Mark Ruffalo z przyjemnością zagrałby w solowym filmu o Hulku, ale niestety nie może go oni zrobić solowego filmu o Hulku, ponieważ prawa do niego ciągle ma Universal. To dosyć zabawne, ponieważ Marvel ma prawa do Hulka w filmach grupowych, ale nie mogą zrobić Hulka w filmie samodzielnie o Hulku. Bawi mnie to z tego powodu, że jak ten kontrakt musiał być pisany, to znaczy, że każda postać miała dodatkowo jakieś klauzulki co do tego, gdzie, kiedy i w jakim kolorze może zagrać. No w każdym razie Planet Hulka na razie nie dostaniemy, aczkolwiek Universal jest w takim położeniu, że no mają Hulka w takim razie w solo filmach, co wiele im nie daje, bo Marvel i tak pokazuje Hulka gdzie tylko chce i mają Namora, nie wiem czy w solo filmach, czy mają prawa do serialu, czy nie wiem, czy mogą wywieszać nim plakaty, jakkolwiek ta umowa by nie wyglądała, Universal za wiele nie ma i myślę, że w ciągu paru najbliższych lat jakoś to się wszystko dotrze. Kolejna mała ciekawostka, jeszcze również z Age of Ultron, jest taka, że na końcu miała pojawić się Captain Marvel, nie chcieli wrzucać jej w pełnym kostiumie bohaterki, której nikt by nie znał i nie rozumiał, co oczywiście rozumiem,
ale nie rozumiem tej wypowiedzi do końca, bo uważam, że wojskowa pilot Carol Danvers mogłaby się jak najbardziej pojawić bez określania Captain Marvel, ale postać można byłoby jak najbardziej wprowadzić. Mniejsza o to, nie będzie tych scen, zostały zastąpione scenami ze Scarlet Witch, w którym ma się ona pojawić w pełnym kostiumie. Znowu nie wyobrażam sobie tego, jej kostium w komiksach, nawet w komiksach wygląda głupkowato, natomiast przeniesienie go na ekran, to już kompletnie sobie tego nie wyobrażam. To będzie musiała być jakoś bardzo luźna adaptacja owego kostiumu. I to dodam jeszcze, że wszystkie kostiumy Scarlet Witch wyglądały głupkowato. Chodzi przede wszystkim o jej tą śmieszną coś na głowie. Niedawno Bryan Singer zdradził, że Olivia Munn zostanie obsadzona w jego nadchodzącym X-Men Apocalypse w roli Psylocke. Czy mnie to cieszy? Nie bardzo. Nie chodzi o samą aktorkę bynajmniej, nie mam nic do tego, jak ona wygląda, jak pasuje do Psylocke. Niestety nie widziałem jej w żadnych filmach, więc nie wiem jak gra, ale chyba nie będzie miało to znaczenia. Jeżeli oglądaliście Days of the Future Past, tam była cała masa postaci takich jak Sunspot, Colossus, Blink, Iceman nawet, i oni wszyscy odegrali pomniejsze role, właściwie niektórzy z nich chyba nie mieli nawet jednej linii tekstu. Nie mówię, że to źle, w filmie to się świetnie sprawdziło i film przez to był rewelacyjny, mieliśmy naprawdę pokazane ten ostatni bastion, nie kojarzyć z filmem X-Men, ostatni bastion. W każdym razie ostatnie te postawienie się mutantów w świecie kontrolowanym przez Sentinelę i ilość tych mutantów jakby to jeszcze podniosła znaczenie tej ostatniej bitwy. Problem w tym, że Psylocke to strasznie złożona postać, pomijając fakt, że jest mutantką, telepatką, której ciało zostało niejako zniszczone i została przeniesiona do ciała Azjatki, ponadto jest oczywiście super ninją i zabójczynią, tak, wszystko to jest trochę skomplikowane. To jest ona naprawdę postacią złożoną. Psylocke miała bardzo, bardzo fajne przygody, chociażby u boku X-Force, ale nie tylko. Jej romans z Angelem był dosyć długi i ciekawy, patrząc na to, jak sam Angel skończył, co również będzie w tym komiksie, w tym filmie, przepraszam, poruszone. Więc wydaje mi się, że troszeczkę będzie to zmarnowana postać, bo jakby nie patrzeć, może odezwie się raz w filmie. Ponadto pokazano fragment jej kostiumu, no i wracają do strojów kąpielowych. Stroje kąpielowe dla kobiecych postaci skończyły się, nie wiem, z 7 lat temu. Już od dawna Psylocke nosi fajne, kulerskie, takie czarno-szare wdzianko ninja. Natomiast, no, z tego co widziałem na tym fragmencie zdjęcia, znowu wracamy na plażę i niebiesko-fioletowe, różowe stroje kąpielowe do akcji. No i oczywiście na końcu zostaje powiedzieć o pewnym wycieku, który trafił do sieci. Jest to trailer Batman v Superman, który no, może nie wygląda najlepiej z powodu jakości, wyciek i tak dalej. No ale już wiemy, że nie będzie to dokładnie adaptacja runu Franka Millera The Dark Knight Returns. Tu będzie sytuacja trochę odwrócona i społeczeństwo będzie zbudowane przeciwko Supermanowi. Będą bali się obcych, bali człowieka o sile Boga, który być może jest w stanie w każdej chwili zagrozić całemu światu, szczególnie po tym, co stało się w Metropolis, i Batman pojawi się, aby go powstrzymać. Szczególnie podoba mi się głos Afflecka, bo zamiast chrypiącego "I'm Batman" mamy taki naprawdę komputerowo trochę zmieniony głos, być może wynikający z faktu, że jest wtedy w zbroi, może w swoim tym bardziej szmatkowym wdzianku będzie brzmiał inaczej, ale cieszę się, że odchodzą od tej chrypy, bo po prostu wszyscy się już jej od dawna śmieją i niestety na ekranie, kiedy mówi do Supermana, czy ten chociaż normalnie może krwawić i że jak najbardziej Batman wywoła te krwawienie, no to jak gdyby zaczął chrypieć, to ludzie zamiast czuć to podniecenie, to przerażenie, czy cokolwiek, wybuchaliby śmiechem. Na film oczywiście czekam, aczkolwiek po tym trailerze jeszcze za wiele stwierdzić nie można, ale z drugiej strony nie trzeba. Film wychodzi w marcu, jeżeli się nie mylę, przyszłego roku, więc no, nawet Gwiezdne Wojny, których trailer pojawił się, teaser malutki, który również prawie nic nie pokazał, a ten film wychodzi prawie cztery miesiące wcześniej. Jeśli chodzi o filmowe nowinki, to wszystko. Teraz jeszcze powiem wam, jak zwykle, co tydzień, o paru bohaterach, gdzie są, co robią, w jakiej sytuacji się znajdują. Zacznijmy od Thora, a raczej
Thor. Nie wiem, jak się do niej zwracać, ponieważ jest to kobieta, która dalej chce, aby wszyscy mówili na nią Thor. Również były Thor, również nazywa ją Thor. Więc to trochę zaczyna się robić zagmatwane. W każdym razie będę nazywał ją tak, jak wszyscy proszą, żeby ją nazywać Thor. I mam na myśli w tej chwili kobietę, która lata z młotem, okej? Okay? Tak więc ona ściera się z niszczycielem, tym wielkim robotem, którego również mogliście widzieć w filmie, wysłanym przez Odyna i jego brata Serpenta, ponieważ nie podoba im się to, że ktoś obcy, kogo Odyn nie wybrał, dzierży młot Mjolnir i posługuje się mocami Boga Piorunów. Thor jak najbardziej... Okej, okay. Odinson, bo tak nazywa się stary Thor. Ach, jak ciężko mówić, kiedy gdzie postacie w jednym komiksie teoretycznie nazywają się Thor. Stary Thor teraz nosi imię Odinson, więc Thor to jest nowa kobieta. Odinson to ten, który był Thorem wcześniej. Okej, okay? Mam nadzieję, że wszyscy zapamiętają. Więc Odinson jak najbardziej zaakceptował już to przekazanie pałeczki, wie, że sam jest niegodny. Zresztą jeżeli wiecie, to w nadchodzącym Secret Wars trochę to się zmieni, ale w tej chwili mniejsza o to, on sam dzierży swoją siekierę i razem ze swoją matką Freją zbierają drużynę składającą się z kobiet wojowniczek, takich jak Valkyria, Sif, Black Widow, Angela czy Spider-Woman, aby przybyć na pomoc i pokonać owego niszczyciela i przeciwstawić się Odynowi i Serpentowi. Zresztą w małżeństwie Freya-Odyn od dawna nie było już zgody i porozumienia. Tak czy inaczej uważam, że może być to wstęp do zapowiedzianego A-Force, czyli wyłącznie kobiecej drużyny superbohaterów, która ma pojawić się w trakcie lub po Secret Wars. Jeżeli ktoś jeszcze myślałby, że nowy Thor jest głupkowaty albo słaby, to muszę was rozczarować. Obok Miss Marvel jest to najlepiej sprzedawany komiks online na Comixology. Jeżeli zobaczycie tam dane sprzedaży, można się w to wkopać, to Miss Marvel jest na pierwszym miejscu. Nie dziwię się, to jest naprawdę taki komiks ponad, można powiedzieć, między generacjami, między rasami. Kiedyś na pewno wam opiszę wszystko, co stało się w Miss Marvel i powiem wam więcej o tej postaci. Stosunkowo świeżej jest chyba i dopiero z 15 numerów. W każdym razie na drugim miejscu jest właśnie Thor. Tymczasem Iron Man ciągle odwrócony, ciągle pod wpływem inwersji, która dotknęła go w Axis, został uprowadzony przez Pepper Potts i tajemniczą zbroję. Jak się okazało, wiele lat temu, kiedy Iron Man, kiedy Tony Stark został prawie owładnięty, stworzył specjalną sztuczną inteligencję, którą niejako skopiował swój umysł i następnie wymazał sobie o tym wspomnienia, jak śmiesznie dodano, zapijając to dużą ilością tequili, ponieważ były to czasy ostrego picia Tonego Starka i wiedziała o tym tylko Pepper, a także Happy Hogan, który już nie żyje, więc wiedziała o tym już tylko Pepper, która miała sztuczną inteligencję odpalić w razie, gdyby Stark został, coś się z nim działo, jego umysł został przejęty, najewidentniej po inwersji dzieje się coś nie tak. Owa zbroja stoczyła krótki pojedynek z nowym, odwróconym Iron Manem. Niestety Stark przez te chyba 8 lat mocno ewoluował, jego pomysły znacznie się rozwinęły, więc dawny Stark nie ma szans w starciu z nowym Starkiem. Zbroja została pokonana. No i teraz możemy tylko domyślać się, jaki los spotka Pepper Potts z rąk tego okrutnego, bezwzględnego biznesmena odwróconego Tonego Starka. To wszystkie informacje i postacie, jakie dla was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. No i do następnego razu. Cześć!